Hejka wszystkim! Rok 2015 za nami. Nie wiem jak wam, ale mi ten rok zleciał mega, naprawdę mega szybko. I właśnie dlatego, że ten rok już prawie za nami, postanowiłam go jeszcze tak szybko podsumować, powiedzieć parę rzeczy od siebie, jaki ten rok był dla mnie. Tak po prostu powiedzieć coś od siebie. Bo ten rok był dla mnie, jakbym miała go tak określić jednym słowem, niesamowity. Tyle rzeczy się wydarzyło, o których naprawdę nie sądziłam, że się wydarzą. I wow, ten rok bardzo na pewno mnie zaskoczył pod wieloma względami. Na pewno, jestem pewna, że pół roku temu nie powiedziałabym, że był to udany rok. Ale w tym momencie mogę tak powiedzieć. To był naprawdę bardzo, bardzo udany rok, który na pewno będę w jakiś tam sposób pamiętać, bo czuję, że w ciągu tego roku się w jakiś sposób sama wewnętrznie się zmieniłam, w taki sposób, w jaki chciałam. Na pewno nie pod każdym względem, ale na pewno pod niektórymi i te zmiany sama czuję, sama je przeżywam na co dzień i wiem, że większość z nich ze mną już zostanie. Ten rok był dla mnie takim rokiem, który każdy w pewnym momencie ma taki rok, że wiadomo, dochodzi do siebie do pewnego wieku i pewne rzeczy trzeba przeżyć. Tak jak u mnie, studniówka, zakończenie szkoły, w sensie liceum, matura. To były takie rzeczy, które były oczywiste, że kiedyś nastąpią, ale jednak wcześniej jakoś się o nich aż tak nie myślało, a jednak dały mi one jakieś wspomnienia, jakieś doświadczenia, coś tam, jakkolwiek by tego nie nazwać. Także na pewno będę o tym pamiętać. No i przede wszystkim wydarzenia, które się działy w 2015 roku. Takie po prostu moje własne. Nie przygotowywałam się do tego filmiku jakoś bardzo specjalnie, bo chciałam mówić tak od serca. Więc mogę o czymś zapomnieć, ale tak, byłam na wielu wspaniałych koncertach. Między innymi Katy Perry, Sellachsu. Spotkałam swoich największych idoli zespołu Boys Republic. Byłam na festiwalu, gdzie widziałam Mo, też jedną z moich ulubionych artystek. No i koncert Mia Wiego, także parę tych koncertów było. Każdy jest dla mnie, był dla mnie sporym przeżyciem. A rok 2016 już szykuje się o wiele lepiej, także ja już po prostu nie mogę się doczekać, ale to, co było w tym roku i tak przerosło moje najśmielsze oczekiwania, także jestem wdzięczna za każde takie wydarzenie, na którym mogłam być. Dużo też wydarzeń jest takich już dla mnie cyklicznych, na których się pojawiam co roku. Takie wydarzenia to Magnificon albo Krakowskie Targi Książki. Na Magnificonie w tym roku byłam drugi raz. W tym roku był zdecydowanie bardziej udany niż rok wcześniej. A na Targach Książki byłam trzeci raz z rzędu i jak zwykle bardzo mi się podobało. Ten rok był dla mnie przełomowy też dlatego, że wyprowadziłam się od rodziców i zamieszkałam sama. A mam dopiero 19 lat, także wiele osób na pewno w moim wieku chciałoby tak mieć taką możliwość. Mi się udało, w co nadal w sumie nie wierzę. Nie wierzę, że mieszkam sama, bo z jednej strony jest to fajne, ale z drugiej takie trochę przerażające. Trzeba wszystko samemu robić, gotować, sprzątać. No a wcześniej się jednak miało jakąś tam pomoc od mamy albo taty czy coś takiego. W każdym bądź razie nauczyło mnie to takiej dużej odpowiedzialności, tak sądzę, i dzięki temu może w przyszłości będę miała jakieś takie łatwiej, bo sama też czuję, że jestem osobą, która robi to, co jej się podoba. Na wiele wydarzeń chodzę sama i nie przejmuję się już tak strasznie opinią ludzi, tak jak kiedyś, bo właśnie w tym roku przestałam się przejmować tym, co mówią o mnie inni. Robię to, na co mam ochotę. Ja nie wiem naprawdę, która dziewczyna, nieważne czy w moim wieku, starsza czy młodsza, ale czy są takie osoby, które byłyby
tak szalone na przykład, że w jeden dzień praktycznie mogłyby sobie same, podkreślam, zorganizować i pojechać do innego miasta tylko po to, żeby spotkać autorkę książki, która im się podobała. Sądzę, że wiele osób by tak nie zrobiło. Ja tak zrobiłam i sama się sobie dziwię, że byłam na tyle odważna, ale jednak dało mi to jakieś wspomnienie kolejne i ja za każde takie wspomnienie jestem wdzięczna każdemu, kto się do tego przyczynił i przede wszystkim samej sobie, bo właśnie ja zdecydowałam, że zrobię coś takiego. Gdybym nie powiedziała teraz o YouTubie, to ten filmik nie miałby sensu. Zdecydowałam, że w 2015 roku starałam się, mówię starałam, bo nie dodawałam tych filmików co tydzień. Czasem były bardzo długie przerwy, ponad kilkumiesięczne, ale jednak to w 2015 roku zaczęłam dodawać ponownie filmiki na mój kanał, tak regularnie, nieco jakiś czas, bo tak jak kiedyś wspominałam, mój pierwszy filmik pojawił się w roku 2012. No, wtedy to nie był jeszcze odpowiedni czas, ale teraz czuję, że właśnie to jest ten czas i chcę go jak najlepiej wykorzystać. Mój kanał nie rozwija się jakoś super, ale ja podkreślam na każdym kroku, że nie zależy mi na subskrypcjach, zależy mi na tym, bym ja sama czuła się po prostu szczęśliwa i żebym nie przejmowała się tak strasznie tym, co mówią inni, bo przez ostatnie 6 lat po prostu tylko tym żyłam. Strasznie się martwiłam każdym słowem, które ludzie o mnie mówili. Przejmowałam się wszystkim. A odkąd co jakiś czas zaczęłam wstawiać te filmiki, to czuję, że już mi tak to po mnie spływa. Czuję, że wszystko jest takie mniej ważne. Zobaczyłam też wiele właśnie osób, które spotkają się z dużą ilością hejtu, a jednak się nie przyjmują tym i podkreślają na każdym kroku, żeby robić to, co się chce, to, co się kocha, bo to jest najważniejsze. I ja teraz podchodzę do tego w ten sam sposób i naprawdę czuję się szczęśliwa. Jeszcze jedną taką ważną rzeczą w 2015 roku dla mnie było pójście na studia. Wow, nie sądziłam, że kiedykolwiek to się stanie. Naprawdę, kiedyś myślałam, że pewnie nawet nie dożyję tego wieku. Naprawdę. A jednak, także obecnie jestem bardzo szczęśliwą osobą. Robię to, co kocham. Chodzę na studia i czuję, że mam wsparcie od wszystkich. Od moich przyjaciół, od mojej rodziny. I mimo, że na moim kanale nie ma jakiejś super ilości widzów, to nawet od was czuję, że to wszystko ma jakiś tam sens i ja będę się tego trzymać i mam nadzieję, że w 2016 roku będzie, że 2016 rok będzie jeszcze lepszy, nie tylko dla mnie, ale mam nadzieję, że też dla was wszystkich. Także z tego miejsca chciałabym wam złożyć najserdeczniejsze noworoczne życzenia, żebyście właśnie spełniali swoje marzenia, nie przejmowali się opinią innych, bo to naprawdę nie ma. Inni ludzie nie mają wpływu na wasze życie, tylko wy sami macie na nie wpływ. I tego się trzymajcie. I mam nadzieję, że właśnie następny rok będzie dla wszystkich bardzo, bardzo udany. Także ja się z wami żegnam i jeszcze raz szczęśliwego nowego roku. Pa, pa!